zawsze, bez względu na prędkość, jaką podróżuję. Nawet jeśli byłaby to prędkość światła. Powitajcie, potwora. Oto czarna dziura w akcji. Rozrywa na kawałki gwiazdę, która znalazła się zbyt blisko. Wszystko, co znajdzie się w jej pobliżu, będzie zniszczone. Trudno wyobrazić sobie coś tak potężnego, że mogłoby zniszczyć tak wielki obiekt jak planeta czy gwiazda, ale to prawda. Przyjrzyjmy się bliżej. Wystarczy postawić czarną dziurę obok czegokolwiek, a ona momentalnie zacznie to pochłaniać. Oto gwiazda, która równie dobrze mogłaby być naszym Słońcem, a która jest rozrywana przez czarną dziurę. W tej skali Ziemia nie byłaby większa niż kamyk. Nie mielibyśmy szans. Szokujące jest to, jak mała jest czarna dziura. Znajduje się ona w samym środku tej spirali. Jest malutka. Milion razy większa od gwiazdy. A ile może zdziałać? Cóż więc jest w niej takiego, że jest tak potężna? Odpowiedź brzmi grawitacja. To siła, która trzyma nas na powierzchni planety. Jeśli coś jest wystarczająco ciężkie, to zacznie cię przyciągać. A Ziemia jest ciężka. Na tyle ciężka, że aby ją opuścić, musimy zrobić to. Wszystko po to, by ledwie wylecieć poza nasz maleńki krok. A jeśli przyciąganie ziemskie wydaje się wam silne, to wyobraźcie sobie Słońce. Słońce ma średnicę milionów kilometrów. To waga ciężka Układu Słonecznego. Ale jeśli wydaje się wam, że jest ono duże, to zastanówcie się raz jeszcze. Istnieją gwiazdy o wiele potężniejsze, a siła ich grawitacji jest wprost oszałamiająca. Jednak porównanie